Dzień dobry wszystkim serdecznie, Emil z tej strony, a przed wami jest... Drewniane przedszkolem, wszystkie małe kocham. Witam was gorąco. Tylko 7-miesięczna mała przerwa relaksacyjna z mojej strony i pak, drewniane przedszkole się pojawiło, bo zostałem przez to zmuszony przez jednego z moich widzów. Wymusił to siłą, perswazją i groźbą, więc dzisiaj będzie odcinek, kiedy to ja, Emil, gram Terranem. Dobrze widzicie, więc to już na dobry początek dnia powinno być bardzo zabawnie. Po prawej stronie jest Loxley i to będzie odcinek, kiedy ja próbuję się nauczyć grać nowy build na Protossa, na którym mam aktualnie 25% wygranych. Próbuję bić Mastera Terranem. Mam już MMR 3800. Było nawet, że przekroczyłem granicę 4000, tak 4000. Jeden punkt, dokładnie, to chyba to, co mi się udało i spadam do 3800 i próbuję znaleźć nowe buildy i tutaj postanowiłem się nowego buildu nauczyć i spróbować. Jak to wyjdzie, na to niedługo zobaczycie. Ogólnie rzecz ujmując, do tej pory gram tylko i wyłącznie makro Terranem, bo doszedłem do wniosku, że to jest rasa, którą najmniej znam, więc pograjmy sobie makro, a nie jakieś cizoolinujemy do tej pory. Ale skoro nie idzie mi gra całkowicie makro, to postanowiłem zagrać jakiegoś może mini tici. Dzieci Olinka, coś w tym stylu. I jak to na początek dobre wygląda? Dobra, gaz już jest. Zobaczmy inną ważną rzecz. Zobaczmy MMR-y, bo wiem, że wszyscy chcą na to popatrzeć. Emil, 13 MMR-ów było, przed chwilą 33. Dobra, najprawdopodobniej ponosie się miziałem. To jest bardzo prawdopodobna opcja, że było właśnie mizianko ponosie, bo jeżeli nos tak bardzo swędzi... O Boże, jak swędzi! Dobra, zobaczmy po drugiej stronie, pięknie, to już cudownie ustawione eBay, blokujemy, ta SCV-ka miała przeżyć, jestem pewny, że miała wrócić do domu, opowiedzieć historię, kiedy to na terytorium wroga postawiła taki ładny, piękny engineering bay, zatokę inżynierów i tutaj miało być potem zatokę piratów i inne cholerstwa, ale no jak widzimy do końca nie udało się, zostały tylko i wyłącznie szkielet powstał. I stanęło w Krakowie, chyba jakiś szkeletor kiedyś był tam postawiony. Tak, ktoś coś chciał zeskautować, nic ciekawego, pierwszy Reaper już wyjeżdża, więc moje APM-y powinny pójść i poszły w górę. Jak nie poszły, jak poszły w górę. A jak nie, 72 APM-y, pięknie, co nie? Ogólnie rzecz ujmując, nie. To nie powinno tutaj być, ale to już pozostawię bez komentarza. Komentowałem turnieje SL-a. Dobra, komentowałem turnieje SL-a. Dlatego to jest tutaj. Co nie, czasy się dziwne zmieniają. Więc jeden dom. Ja ogólnie siedzę cały czas w Anglii, nic się ciekawego nie zmieniło w moim życiu. Oldschoolowo pracuję dla firmy na T, nie dla Twittera. Dla tej drugiej na T. Nie, dla Tencetu też nie, dla Twitcha, dla tych, co nie wiedzą, od pewnego dłuższego czasu, już jest 10 miesięcy i jest spoko, mało mam czasu na streamowanie, więc dwa dni w tygodniu stream się pojawia, zwykle piątki i niedzielę wieczorami, więc zapraszam, kanał, nazwa kanału się trochę zmieniła znowu na twitch.tv/, tym razem jest Emil, ale jednak... Ale jestem, dobra. Co tu się dzieje? Popatrzmy, co Emil robi. Mamy 3.20, a Emil ma APM 76. Jak widać, drewniano. Drewniano, robimy pierwszego cyklona, bo dobry cyklon, proszę państwa, nie jest zły. Jest jeden cyklon, jest ekspansja, powoli to leci, przyspieszmy i już mamy reaksy skautujące. Co będą skautować, to niedługo zobaczymy. Zwiększmy troszeczkę prędkość. Przeciwnik ładnie, pięknie się tutaj z tyłu zastawia. Szarża na Z-ach jest, warp gate'y są postawione. Pięknie, zauważmy, że lekko zeskautował. I w końcu teraz skautuje przy rzucie Feniksa, więc tyle dobrego. Blokujemy Golda, a tutaj zobaczmy... Tutaj zobaczmy, co się dzieje. O mój Boże, kolejne faktorki, czy kolejne faktorki, łącznie trzy są postawione. Phoenix, kill that Phoenix! Zabiliśmy Phoenixa, okazało się, że ten Phoenix to jednak nie było do końca to, co byśmy chcieli. Upgrade kończy się robić, więc będzie można powolutku ruszać do boju. Przeciwnik dostawia sobie obserwera, a my ruszamy do walki. Moi mili państwo, gold był zablokowany, ekspansja u góry będzie za chwilę stawiona i ruszyli w tych pięknych maszynach cudownych. Zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie. Tutaj przydałoby się teraz muzyka z tego... Nie pamiętam. Robustom, czy jakoś tak? Szalone. No i teraz zaczynamy oczywiście zabawę. Oczywiście, jak to typowy Emil jest typowy. Zrobił upgrade
dzięki któremu więcej obrażeń jest zadawanych jednostkom pancerzonym, dlatego też zaatakował dwie jednostki lekkie. For reasons. Z powodów. Dobra, kolejna walka. Teraz oczywiście moje APM-y już zaszalały i widzicie, bo ja APM-y aktualnie tutaj chowałem, żeby na później. Ja chowałem APM-y na później, żeby było bezpieczniej. No czołgi, widzimy te czołgi, co tam się troszeczkę rozjechało. O, dobra, dwie jednostki zabite, ale tak średnio to wygląda. To szczegół, że powinienem według buildu ściągnąć parę SCV-ek, które miały z przodu tankować, przyjmować na siebie obrażenia i ogólnie rzecz ujmując, w planach był, plan był taki, że tutaj co nieco się zniszczy. Szarża już jest gotowa, więc lekka przypał. Znowu atakowałem jednostki lekkie, ale to nie jest żaden problem. Spokojnie, kolejne cyklony podjeżdżają. Drewniane APM-y u Emila, zobaczcie, 24 SCV-ki. Bo to był Olin. Ja grałem, ja przysięgam, że ja grałem dzisiaj Olin, a to miał być Olin. I no, dlatego na 26 nawet sobie tutaj jedziemy. Taki był plan, tylko ten plan zakładał, że wygrałem jakieś... Za 10 sekund powinienem wygrać, aby plan zadziałał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nie do końca. Okej, okay, to jest moment, w którym przeciwnik się nie podał. Przeciwnik nie dostał memo, informacji, briefa korporacyjnego, że tu już ja powinienem był wygrać i on powinien się poddać. No niestety nie doszło to do niego. Cyklonik jeszcze naokoło ucieka. Jeden, drugi, okej. Okay. Dobra, tu byłoby fajnie ekspansję pewnie zaatakować. Najprawdopodobniej, jako że Emil jest typowy, to ma mega supply bloka, jak zawsze. I nie ustawił skrótu odpowiednio. Ale spokojnie, jak się walczy z supply blokiem, tracąc jednostki. To jest najlepszy sposób z supply blokiem. Kiedy macie supply bloka, to tracicie jednostki. To było, nie chciałem. Okej. Okay. Ale prawda jest taka, że nie macie potem supply bloka i tyle. To jest proste, banalne i już. No dobra, plus jeden do ataku do obrony, protoza, jakby to interesowało. Tu u góry APM-y się liczą. APM-y, zobaczcie, z 70 poskoczyliśmy na 114. Patrzcie, jak pięknie. Patrzaj, ta jak pięknie. Dobra, próba zniszczenia ekspansji. Widzimy, że troszeczkę trwa. On tutaj ma blinka. On nie ma blinka. Nie ma blinka? Myślałem, że on ma blinka. Czemu ja nie tak powiem, skoro on miał blinka? Teraz będzie miał blinka. A w międzyczasie, jako że gram Olina, to postanowiłem postawić sobie trzecią bazę, bo low eco, trzybazowy teran to jest to, co tygryski lubią najbardziej. To szczegół, że 500 tam minerałów gdzieś cały czas wisiało. Banku i tak dalej. No, czym się tutaj przejmować? Czym się tutaj przejmować? Dobra, tu się jeszcze przywitali. Czy oni nie wiedzą, że jest coś takiego jak social distancing? Tutaj widać ładnie, pięknie omaskowane w cholernym pancerzu, a tutaj biegnie, przytulić się, buzi dać, kuchać. Gdzie masz maskę? Mam maskę założoną tylko i wyłącznie na brodę. No po co mu maska na brodę? To są wąsy? Co to jest na tym? Nieważne. No tutaj to... Ale natomiast, jeżeli popatrzymy na stalki, to już są mądre, doświadczone. Pandemią z 1920 roku, czy 19... W tym to była ta pierwsza pandemia? Hiszpanka bez znaczenia. Ale maseczki są. Ładnie, pięknie. A tutaj ewidentnie mamy wyborców Trumpa, bo wiedzą, że bez maski, że maska jest sposobem represji i łamania ich praw pierworodnych. Konstytucyjnych. A żeby było jeszcze zabawniej, zauważcie, że dwie armie właśnie się minęły obok siebie i doszły do wniosku, że chyba nie chcą ze sobą walczyć, więc wjazd górą, w ogóle wielkość armii dosyć podobna. Przeciwnik ma plus 1 do tego, plus 1 do obrony, kogo by to obchodziło. Parę min się zakopało. Jeszcze tutaj warpism się pojawił. No i mamy teraz piękny, cudowny wjazd pod ekspansję. Kill that expa! Zobaczcie, jak to szybko spada. I to zwraca się, atakuje, wraca, atakuje się. Nie jest pewny. Miny byłoby fajnie, gdyby kolejne się zakopały. Zaraz zobaczymy, tutaj eko jest rozwalone. A po drugiej stronie był blink prosto pod miny. Piękny blink był pod te miny. Muszę przyznać, że coś wspaniałego. Te SCV-ki byłoby fajnie, gdyby rzuciły się do boju, ale one nie. One w tym momencie... Koronawirus, świrus mnie atakuje. Doszły do wniosku, że trzeba rozwalić Nexusa. Kill that Nexus! I Nexus będzie zniszczony. Próba przeskoczenia nie udało się. A po drugiej stronie Liberator ustawiony 16 zabitych harwesterów. Proszę Państwa, lecimy na base race. Dwa cyklony gdzieś tutaj czekają. Pamiętajmy o tym, że za chwileczkę nie będzie mógł być blink. Jeszcze tego nie ma. Walka po dwóch stronach. APM-y sięgają z zenitu. I widzicie, wtedy kiedy APM-y są potrzebne, czyli kiedy się już zaczyna akcja, to ja jednak mam te troszkę... Dobra, on ma 200 z kawałkiem, bo blinkowo tylko i wyłącznie dlatego. Dobra, nie do końca mi się udało to, co chciałem powiedzieć, ale
Ale, dobra. Rozwalamy forge, jeden zniszczony, drugi, dawaj drugiego forge'a, rozwalaj tego forge'a, budynki są rozwalane, ładnie, pięknie, wspaniale, proszę Państwa, ale weźcie coś rozwalaj, na co ty czekasz? Czemu ja nie zniszczyłem tego Nexusa? Ja się zastanawiam od początku, dobra, jest. Teraz Nexus jest atakowany i czy będziemy mieli jakiegoś Mastricola? Nie mamy Mastricola z jego strony, czyżby on stracił? Tak, też jest i zaczynamy wielką migrację, Command Center. A, on zdążył coś zwarpować. Okej, dobra, zdążył warpować, więc dalej się tutaj bawimy. Mniejsza armia po mojej stronie. APM. No widzicie, znowu kiedy trzeba, mam 300 z kawałkiem. Easy, dobra. Armia u góry przeganiana. Przeciwnik stracił główne budynki. Zauważmy jedną ciekawą rzecz. Ma jedną probę. Nie wiem nawet, gdzie jest ta proba. Halo, probówka, czekajcie. Halo. Jest, tu jest jedna proba, jedna ostatnia proba i ma 30, i ma 180 minerałów w banku. To oznacza, no, że on się już nie odbuduje. Nie ma też gazu, więc nie będzie mógł latać, więc chyba myślę, do czego to może dojść. Emil wpadł na pomysł, żeby hej, rozstawmy sobie orbitala gdzieś blisko bazy przeciwnika, biorąc pod uwagę, że on ma Warp Prisma, to dlaczego by tego nie zrobić? Przecież no, co złego się może stać? O, ciekawe, skurkowany, zobaczcie, jedna sekunda. Tu zabrakło i byłoby plus 2 do obrony. Co pewnie by się trochę przydało. Obserwer się jeszcze pojawił, szkoda, że tego skanu nie było, żeby się pozbyć tego obserwera, bo oczywiście Emil go nie widzi. Nie widzi tego wielkiego błędu w Matrixie, który jeździ za nim non-stop, bo po co skautować, prawda? Skauty są tylko i wyłącznie dla słabych. Oho, tu zauważył, że było otwarte przejście, więc tak... SCV-ka ukryta, dobra. Dobra, SCV-ka nie jest zła i lecimy na base race. Tu próba ucieczki z SCV-ką. Oczywiście rzuciło się na nich piątka cyklonów, no bo trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. Tę część jednostek jeszcze nie wydobywało, bo po co wydobywać minerały? No i teraz popatrzmy, co się będzie dalej działo. Zwiększmy prędkości szybciej! Budynki są niszczone, pięknie. No trzeba to wszystko poniszczyć, jak szybko się tylko da. Oho! Dobre, SCV-ki się rzuciły, żeby zniszczyć cyklona. No i teraz bardzo mądrze na pewno Emil podniesie swojego orbitala i ucieknie nim na czas. Uciekaj! Run away, Emil! Tu jest bezpieczne miejsce, już widzimy, już horyzont, już ten cel został obrany. Leci, leci! Gdzie jest dopalacz? Nie ma dopalacza! Czemu nie ma dopalacza? O, a to aktualnie jestem ja grający teranem. Ponczuś, pięknie. No i nie ma dopalacza, ale budynki są cały czas powolutku niszczone. Z czego, że może było to namierzyć i zniszczyć 3 razy szybciej wszystko i wygrać w ten sposób niszcząc budynki, ale nie, po co? Kto by się tam zastanawiał na tym? Aha, Warpism cały czas jak grzecznie czekał, tak sobie czeka. On ma tego blinka, więc będzie tutaj zapewne za chwileczkę wskakiwał. Zobaczmy, budynek zniszczony. Bardzo ładnie Emil jest rozstawiony, bo wie, że tędy może być blink do środka i to będzie bolało, ale nie jest idealnie rozstawiony. Tu jak wskoczy, będzie mógł boczkiem przejść wtedy jeszcze. Co ciekawe, Immortal raczej tutaj wskoczyć nie da rady. No i mam lekkiego supply bloka, ale co to jest za problem z tym supply blokiem? A, trzeba naprawić, to jest lepszy pomysł. Naprawmy sobie cyklona i wskoczył. No i niestety, to powinno być za 3 kile przynajmniej. A jest 18, udziemy, dobra. 4 cyklony kontra 4 stalki, zobaczmy co się będzie działo. Ponamierzane i 2 do 2, proszę Państwa, mamy 2 do 2. Immortal 1 jest, a tu w środku czeka jeden stalk. Proszę Państwa, w środku czeka jeden stalk, udało się wybronić. Został jeden Immortal, jedno Sentry i tak naprawdę to już powinna być ładna, piękna, wygrana. Obserwer jeszcze tutaj czeka. Miejmy nadzieję tylko, że Loxley nie zorientuje się, że ma jednego stalka ze swoją bazą, w swojej bazie tutaj ładnie. Grzecznie. Naprawiamy, gdyby coś złego się miało stać, bo nie pamiętałem, czy jeszcze coś gdzieś tutaj jest. Przypomniał sobie, ma. No i dobra, no i teraz mam pytanie, co tu się będzie działo? Jeden Stalk, jeden Warp Prism, Immortal i Sentry kontra Cyklon i troszeczkę tutaj SCV-ek, moi mili państwo. Szkoda, że nie mam wystarczająco dużo minerałów, żeby zrobić ekspansję tutaj, co nie? Ulepszyć. Zaczyna się więc zabawa, nie przypilnowałem obserwera. Dobra, coś tutaj już się zaczyna dziać. Teraz trzeba będzie mikrować, pozbyć się Warp Prisma, pozbyć się Warp Prisma. Warp Prism będzie zniszczony, oczywiście, że tak. Ale co z tego, że Warp Prisma zniszczyliśmy, że na dole jest Stalk i Immortal Stalk. Killer. No i tutaj gówno się dało zrobić. Za przeproszeniem. No i w takim wypadku zaczynamy, ale spokojnie, to się da jeszcze wygrać. Trzeba tylko przeżyć tutaj Liberatorem. Liberator musi przeżyć. Liberator przeżyje i wtedy może uda się gdzieś ustawić Command Center, jakąś SCV-kę wypluć i ogólnie rzecz ujmując uratować
to wszystko. No więc ten Teges, proszę Państwa, dwie SCV-ki są u góry. SCV-ki te jakby dały radę naokoło jakoś podjechać, gdzieś wylądować, zacząć wydobywać minerały, to może coś by z tego było, ale to już Immortal wypatrzył, Immortal szuka, Immortal będzie chciał brać na cel te dwie jednostki. Gonitwa, a Command Center jak sobie jeździł dołem, ucieka powolutku, po cichutku. Jemu się nie śpieszy. Ten w ogóle podwójny supply depot z boku jest fajny. Nie wiem więc po co ja tej kolejny supply depot postawiałem, skoro miałem te kolejne dwa. No i dobra, i udało się oczywiście grzecznie schować. Gdyby nie było obserwera, to on może by nie widział tego. No i wyszło na to, że chyba, proszę Państwa, zaczynamy negocjacje z naszym tutaj kolegą. On oczywiście robi jakieś poszukiwania. Może coś gdzieś znajdzie. I guess so. I robimy zwiększenie prędkości. Yep. Jest. No i chyba wyszło na to, że mamy remis. Jako, że przez 2 minuty nikt nic nie wydobywał, to będziemy mieli remis. Pogadamy sobie. Oczywiście urwa się jakaś pojawiła tu czy tam. A, to jest. Widzieliście cwaniaka jednego, jak chciał mnie przestraszyć i przegonić. I am not Hydra, that will not work on me. Nie, halucynacje, ja się nie boję halucynacji, chyba że to jest jak idę w nocy do toalety i widzę psa w ogródku albo lisa, no to wtedy jest zupełnie... To jest wtedy zupełnie, zupełnie inna sprawa tak naprawdę. No i to by było na tyle. Proszę Państwa, wielkie dzięki za dzień dzisiejszy. Do usłyszenia, może do zobaczenia. Jeszcze jakoś kiedyś ten Teges na YouTubie. Pomyślimy, zobaczymy, czy coś kolejnego wrzucę. Jeżeli zostanę zmuszony siłą, to nagramy kolejny filmik. Albo jak będę miał po prostu na to dobry humor, to wtedy też coś się z tym wszystkim zrobi. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi w tych szalonych czasach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Możliwe w następnym razem.